Podcast. Nawrót koziołkowy to jedna z najbardziej pożądanych umiejętności w pływaniu. Zapewnia nam ciągłość podczas dystansu, jest szybszym i bardziej efektywnym niż zwykłe odepchnięcie się od ściany. A co najważniejsze, daje nam bardzo dużo fanów w początkowych etapach nauki. W tym materiale przedstawię ćwiczenia i błędy dla początkujących pływaków. Część pierwsza. Jeszcze przed wejściem do wody naucz się zrobić prawidłowy przewrót w przód, a także spróbuj wzmocnić mięśnie brzucha. Takie fundamenty powinny dać nam solidne podstawy do zaczęcia nauki nawrotu. Najlepszym, a zarazem najprostszym sposobem będzie przewrót z makaronem. Naciskamy na makaron, sprowadzając go dynamicznie do bioder, napinamy brzuch, uginamy nogi, przerzucając je do przodu. Możemy się wspomóc kopnięciem delfinowym, bądź odbić się od dna basenu w celu uzyskania mocniejszego napędu. Początki mogą okazać się trudne w utrzymaniu pionu, dlatego tak ważna jest tutaj praca naszego korpusu. Warto także zaznaczyć, że im bardziej skulimy się podczas wykonywania obrotu, tym szybciej go zrobimy. Z lewej strony macie poprawną, skuloną pozycję, a po prawej błędną. Zobaczcie różnicę szybkości obrotu, a także wydatek energetyczny, aby ten obrót w ogóle zrobić. Kolejnym etapem naszej nauki powinno być napływanie z makaronem i robienie przewrotu. Jest to jedno z ważniejszych ćwiczeń ze względu na przekierowanie naszego napędu w ruch obrotowy. Tutaj także możemy wspomagać się kopnięciem delfinowym, aby było nam troszeczkę łatwiej. Jeśli ten sposób nie stanowi już dla nas żadnego problemu, warto odłożyć makaron i spróbować wykonać ten ruch tylko i wyłącznie za pomocą rąk. Zasada z napływaniem jest niemal ta sama, co z makaronem, czyli podwijamy ręce pod siebie, aby nadać ruch obrotowy naszej pozycji. Po wykonaniu nawrotu staramy się płynąć dalej i powtarzać ćwiczenie aż do osiągnięcia zadowalającego efektu. Jeżeli nie czujemy się na tyle pewnie w tym ćwiczeniu, możemy wspomóc się dnem basenu, aby nasz obrót był szybki i efektywny. W części pierwszej to tyle. W drugiej pokażę Wam, jak poprawnie wykorzystać i przekierować szybkość płynięcia na poprawny nawrót, jak poprawnie odepchnąć się nogami od ściany, bo też wydaje się to dosyć proste, a nie jest, jak poprawnie wymierzyć swoją odległość w dopływaniu do ściany, a także parę moich klientów, znajomych, których też uczyłem nawrotów i dosyć fajnie im to teraz wychodzi. Dzięki za uwagę, do następnego.